jeżeli będzie służył ochronie wody, to ja uważam, że tym lepiej. Tym lepiej dla mnie, dlatego że ja tak naprawdę bronię tej rzeki dla siebie. Nie bronię jej dla rzeki, nie bronię jej dla wszystkich. Bronię jej dla siebie. Ta woda jest istotna dla mnie. Więc wykorzystując sztukę do działań społecznych, robię coś, co jest twórcze dla mnie, twórcze dla moich przyjaciół, ale mam nadzieję, że nadal informujemy ludzi, wpływamy na ich postawy, czyli wykorzystujemy sztukę do zmiany społecznej. Bardzo trudno jest mówić o wodzie w kontekście rytuału. Trudno dlatego, że jest to coś najświętszego w naszej kulturze. W każdej kulturze w zasadzie na ziemi, na świecie. Kiedy podchodzimy do rzeki, kiedy dotykamy wody, od razu kojarzy nam się to z oczyszczeniem. Ale w wielu kulturach rzeka jest także czymś, co przepływa, symbolem czasu, przemijania. No bardzo dobry przykład to jest budowanie mandali, sypanie z piasku mandali przez mnichów tybetańskich, a potem wrzucanie, niszczenie jej, wrzucanie jej do wody. Symboliczne wrzucanie jej w przestrzeń, aby rozpłynęła się najpierw w rzece, a potem w oceanach. I wszystkie rytuały zaczynają się bardzo często od wody. Zaczynają się od obmycia się, przemycia się. I tak było zawsze. Dlatego świętość wody to nie jest tylko i wyłącznie poezja i legenda. Świętość wody łączy się z naszymi tradycjami. I czy to chrzest, czy to wejście w wodę gdzieś w Indiach jest zawsze podstawowym rytuałem. Mocnym, wspaniałym rytuałem obmycia. Pamiętajmy o tym nawet wchodząc do wanny wieczorem. Kiedy używamy prysznica, myjemy się z całego dnia, zmywamy z siebie brud i nerwy. Pamiętajmy o tym, woda jest nam do tego niezbędna, a czym czystsza, tym lepiej. Thank you.
Każdy z nas może być odpowiedzialny. Może być odpowiedzialny za swoje życie i może być odpowiedzialny za to, co dzieje się w nim i wokół niego. Tak samo ja, ty, każdy z nas możemy zrobić coś dla ziemi. Częścią tej ziemi, częścią nas jest woda. Są rzeki, jeziora i morza. I to od nas, od ciebie, ode mnie zależy, czy będą czyste, czy będą mogły służyć następnym pokoleniom, czy będziemy mieli z nim tylko problemy. Będą wylewały, będą nas niszczyły i będą nas truły. To ty i ja możemy zakręcić kran, jak myjemy zęby. To ty i ja możemy patrzeć na wodę jako na część naszego ekosystemu, którego zostawiamy przyszłym pokoleniom. Jeszcze raz przypominam ideę dzisiejszego wejścia do wody. O godzinie 14 w całej Europie, we wszystkich możliwych rzekach, ludzie wchodzą do wody z takim przesłaniem. Rzeki z powrotem dla ludzi! Dla ludzi! Wisła dla ludzi! Hej! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Wszystkim dziękuję! Jesteście wielcy! Dla Wisły! Poklaszcie ludziom, no poklaszcie ludziom! No, no! Hej! Dobra! Kiedy wchodzę do sklepu, kiedy kupuję wodę w butelce plastikowej, w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że wykorzystuję być może ostatnie źródła czystej wody gdzieś ze studni artezyjskich. Jeżeli będziemy w ten sposób traktowali wodę, w ten sposób traktowali ziemię, to pewnego dnia zobaczymy, że bez wody nie da się żyć, a często bez pieniędzy żyjemy. Pamiętajmy, woda jest podstawowym źródłem życia, jest podstawowym prawem obywatela, żeby miał dostęp do czystej wody. To nie jest dar dany nam przez polityków czy ekonomistów. Musimy o tym pamiętać i bronić tej wody, ile mamy siły.